Graliśmy konsekwentnie, zespół przeciwny praktycznie nie stwarzał sobie sytuacji. Paradoksalnie mimo osłabienia stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji, nawet w pierwszej połowie. I Szymon Lipczyński miał tam sam na sam i Paweł dogrywał te piłki. No, nie są to może mecze tak jak były w pierwszej rundzie trzeciej ligi czy w czwartej lidze szarpane, ale wszystkie akcje były przygotowane. Te sytuacje, które stworzyliśmy w pierwszej połowie, to były praktycznie z zagranej, ćwiczonej, konsekwentnie nauki, taktyki i gry ofensywnej w rozegraniu. Bardzo się z tego powodu cieszę. 3 bramki, zwycięstwo 3-1 u siebie. W końcu pokonałem tę Rumunię, bo to był 4. mecz, w którym byłem bez zwycięstwa jako trener. Cieszę się, że wygraliśmy. Cieszę się, że przyszło dużo kibiców, bo dla mnie warto grać, bo zastanawiałem się tydzień temu w Krucku, po co ta drużyna istnieje, skoro tam było 10 osób, w tym jeszcze 5 ze Słupska. Dzisiaj też fakt, piękna pogoda, zwycięstwo 3-1, także fajne święta, życzę wszystkim wesołych świąt. Cieszę się bardzo i jestem dumny z mojej drużyny, młodej drużyny, bo przypomnę, że robią dzisiaj zmiany. Mieliśmy dodatkowo jeszcze 2 17-latków, kolejnych 2 debiutantów. Co prawda są to zmiany taktyczne, ale to są chłopcy, którzy się jeszcze uczą.